1 września, rok 1939. Armia niemiecka w porozumieniu z sowiecką Rosją atakuje Polskę. Do obrony granic II Rzeczpospolitej zmobilizowano ponad 1 000 000 ludzi, wśród nich żołnierzy 56. Pułku Piechoty. W 56. Pułk Piechoty Wielkopolskiej był jednym z pułków wchodzących w skład Armii Poznań, której celem była obrona Wielkopolski przed ewentualnym najazdem ze strony Niemiec hitlerowskich. Pułk stacjonował tutaj w Krotoszynie do 1 września. Wraz z atakiem niemieckim prawie w całości wycofał się z Krotoszyna i wziął udział w jednej z największej bitwie kampanii wrześniowej, bitwie nad Bzurą. Pierwsze dni bitwy nad Bzurą kosztowało 56. Pułk Piechoty około 100 poległych oraz 150 zaginionych żołnierzy. Niemcy stracili w natarciu 160 żołnierzy, a około 150 zostało wziętych do niewoli. Za swoją waleczność w toku kampanii wrześniowej pułk krotoszyński otrzymał, właściwie został nadany order Virtuti Militari przez generała Juliusza Rumla, dowódcę Armii Warszawa, a w rozkazie pożegnalnym określony jako najdzielniejszy z dzielnych. Z około 3600 żołnierzy, którzy wyruszyli na front, poległo 17 oficerów i 700 szeregowców, a 1200 było rannych. Zaginęło 200 żołnierzy. Batalion zapasowy stacjonujący w Kielcach prowadził odwrót na przedmieście rumuńskie, jednak 17 września został rozbity przez wojska sowieckie. Wielu żołnierzy 56. Pułku Piechoty dostało się do niewoli. Starszy strzelec, pan Ignacy Wachowiak, był również żołnierzem 56. Pułku Piechoty. Także i jego nie ominęła niewola. Najpierw sowiecka, a później niemiecka. W takim baraku się znajdowało około 600 niewolników, bo w takim, mówmy, pokoju jak tu, to 25. To my spali na podłodze. Tak jeden przy drugim, bez niczego, nie ani ani słomy, ani niczego nie było. Nawet aby przykryci byli płaszczami, bo koce nam zabrali, plecaki, no, jak w tym monastarzysku nas obkrążyli i mówili: dawaj plecaku, dawaj chlebaku. Wsio dawaj, nie? No tam w plecaku i to był koc. No i niektóry miał bieliznę, niektóry znów miał bieliznę w chlebaku. Manaszka, manierka, to wszystko zabrali. Dopiero w listopadzie 1945 roku pan Ignacy Wachowiak wrócił do domu. W 1945 roku, w listopadzie, wróciłem do kraju. To do Szczecina nas zawieźli samochodem Kanadyjczycy. Bo stąd tam już jeńców zwalniali, nie? I ze Szczecina przyjechałem do Krotoszyna. Z Krotoszyna już dalej pociąg nie szedł, tylko już na piechotę w nocy się szło. No i tak do dzisiejszego dnia z tych Dunach jestem.